Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22 kariera zawodnika Cristiano Ronaldo Junior. W poprzednim odcinku doszliśmy do soboty 4 grudnia 2021 roku i przed nami spotkanie z Benficą, czyli oczywiście drużyna, która jest przed nami w tabeli. Jeśli damy radę to wygrać, no to po 13 kolejkach będziemy do nich tracić tylko 2 punkty, a do Porto 4, więc byłoby naprawdę bardzo fajnie wygrać. W poprzednim odcinku tradycyjnie 3 mecze z Tondelą, 1 do 0 wygraliśmy, z Borussią 2 do 1, to było naprawdę bardzo ważne spotkanie, i 2 do 1 też z Maritimo w ćwierćfinale Puchar Portugalii. Możemy przechodzić do tego spotkania z Benficą. Skład taki co praktycznie zawsze i możemy przejść, zobaczymy. No fajnie byłoby naprawdę wygrać, choć Benfica to oczywiście już nie jest łatwy rywal. Mogę naprawdę nie być, w ogóle nie będę zły, jeśli byśmy nie wygrali, tylko żeby był remis. Choć porażkę, no liczę, że nie będzie porażki, no, ale wiadomo, że może być różnie. Nie patrzę, czy gram na wyjeździe. Na wyjeździe chyba gramy. Stadio to jest El Benfica, czyli czy mają prawdziwy stadion swój, nawet nie wiedziałem. Czy mają, czy nie. No chyba jednak mają. Zaczynam to spotkanie. Gram na wyjeździe i zobaczymy, jak od początku będzie to wyglądało. Benfica w ataku. Benfica cały czas na skrzydle teraz. Utrzymują się przy piłce. Dobrze, w końcu przejmują piłkę. Drugie podanie do nas. Pedro González. Spróbujemy się jakoś mu wystawić. No już tutaj niestety. I to podanie, znaczy było do Bragan, czy tam się wydaje, ale nie doszło niestety. Everton przy piłce, João Mario, Nunes. Jak na razie do pierwszej minuty Benfica cały czas w miarę w ataku. Pizzi, Gonçalves. Gonçalves to jest w sumie. Może cały czas mówię źle, nawet u nas jest też nie Gonçalves. Nie przyłożyłem się jakoś tak dobrze do nazwiska. Od razu z pierwszej do Santosa. Ale podanie nie poszło na górę tam do niego bezpośrednio, tylko miało to niestety, a nie chciałem tak, żeby przechodziło przez obrońcę. Mamy najszczelniejszą obronę, w 12 meczach tylko 5 bramek, naprawdę bardzo fajnie. No, na pewno w takich meczach będzie trudno utrzymać oczywiście. Mario. I to jest takie, no, ryzykowne dość podanie. I wykopnie, no to już mógł się trochę przyłożyć, a Dań. Trochę niedokładności, naprawdę pierwsze minuty wyglądałem dość słabo, nie pamiętam kiedy ocenię, naprawdę praktycznie przez 30 minut nie byliśmy w polu karnym nawet, tego co mi się wydaje, przeciwnika. Podaję na skrzydło. Pedro teraz. Aj, niecelne podanie teraz do Nuno. Bo to też myślę, że mogło być dobre podanie, by przeszło. Faul niestety, kurde. Myślałem, że ostatecznie nam czysto było, ale jednak niestety nie trafiłem w piłkę. O, jeszcze żyć groźnie, a Dań dobrze wychodzi i łapie piłkę. Wykop. No trudno było to wygrać i dlatego właśnie też nie wygrałem, choć jeszcze powalczyłem z Otamendim. Tutaj będzie przejęcie? Nie, bo tam chyba... A nie, właśnie wrócił. Jeszcze nam też niestety wlepił żółtą kartkę za tamto, oczywiście jeszcze przy wcześniejszą rzecz.
Jadań łapie piłkę. Może teraz. Dobre wydanie. Jeszcze w środek pola. I to musi być bramka. Strzał, ale niestety wprost Vlahodimosa chyba potem bramkarz. Szkoda naprawdę, bo to była sytuacja, gdzie to powinno się skończyć bramką. Oby tu nie było spalonego. Nie ma spalonego. Koła też. Aj, że Mario, niestety przejmuje piłkę. Dobrze naprawdę działają. Działa ich właśnie defensywa i ta pomoc, bo naprawdę łatwo to się zabierają się piłki. Bardzo możliwe, że ostatnia akcja pierwszej połowy Benfica, Diaz. Diaz cały czas. No może już kończyć w sumie, myślę, powoli. No będzie koniec teraz. Koniec pierwszej połowy i 0 do 0. Choć szczerze, no Benfica lepiej wygląda, ale liczę, że jednak dam radę albo utrzymać ten remis, bo tam mówię, remis nie jest też złym wynikiem. No będę jakoś w drugiej połowie lepiej zagrać i wcisnąć tą bramkę, przynajmniej jedną. Zaczynamy drugą połowę. Jeszcze się udało przejść do Nuno Santosa z tym podaniem. Z ostrego kąta, ale spróbowałem jeszcze... I co, ostatecznie? Outlands, no to jeszcze nie skończyło się to źle, ale spróbowałem z trzeciego kąta, bo właśnie też warto czasami postrzelać, bo czasami może właśnie akurat będzie rożny, bo też właśnie nie mamy nawet rożnych praktycznie, nie wiem czy był jeden, chyba był jeden rożny, tak był jeden rożny, potem jak powinien tam ktoś strzelić, nie wiem kto to był, czy to Pedro, czy kto, podawaliśmy właśnie i tam myślałem, że będzie pewna bramka. Właśnie Benfica gra lepiej pierwszej połowie, ale to my mieliśmy tą najlepszą sytuację spotkania. A dla Benfiki. I piłka dla nas. Niestety nie wygraliśmy, ale niestety nie podaliśmy celnie. Darwin Nunes, przejęcie piłki. Pięknie to Palinia zrobił. Aj, no przewidują niestety. Dobrze dzisiaj przewidują te w miarę rzeczy, które chcę zrobić z tą piłką. Podanie do Nuno Santosa. Bragancza. Strzał. Nad bramką, niestety nad bramką. Myślałem, że jakoś może to się uda zmieścić pod tą poprzeczkę, a niestety nic jednak, nawet nie ma oczywiście. Przynajmniej by to by też, przynajmniej fajnie byłaby nam przed Vlahodimos wybronił, także był rożny. Rafa, Gonçalves, no nie wiem, jakoś nie mogę przyzwyczaić, tak mi się dało. Chyba, że u nas jest Gonçalves i właśnie to tak się mylę. Chyba, że naprawdę tak przez cały czas to u nas też jest Gonçalves, tylko tak jakoś czytam źle. Strzał Nunes, jeszcze João Mario, strzał João Mario w samo okienko na dobitce. Niestety jest 1 do 0 i prowadzi Benfica w tym spotkaniu. No nie mogę powiedzieć, że nie zasługują oczywiście na to prowadzenie, ale jednak tak po prostu, no oczywiście szkoda, że przegrywamy. Jamario, Everton. Spalony miałem właśnie mówię w początku. Mamy pewnie zmiany jakieś pierwsze. W Benfica, ale u nas pewnie też. Nie byliśmy w dobrej pozycji, nie wygraliśmy niestety tego pojedynku główkowego. Jaremczuk, Rafa, Jamario. Dobre przejęcie i ważne bardzo. Podanie jeszcze do Braganczy. I Pedro powalczy jeszcze piłkę i będziemy mieli teraz jeszcze piłkę. Nie było spalonego? Było, ostatecznie było, ale to dosłownie centymetr.
centymetr jakiś, bo już podawałem jak wracał ze spalonego, a niestety jeszcze jednak był na tym, musiał być jednak właśnie na tym spalonym. Podanie to musi być gol. Jest 1 do 1. Super. Przynajmniej, żeby ten remis naprawdę był. Przynajmniej remis. Braganca z bramką na 1 do 1. I może jeszcze, jakbyśmy tak przycisnęli Benfica, może jakoś jeszcze tak z ostatnią jedną jeszcze jakbyśmy okazję dostali na strzelenie bramki. Byłoby naprawdę super. Benfica. Mamy przejęcie piłki. Nie wiem, czy nie było spalonego. Chyba jednak. Aj. Jeszcze podałem, ale nie udało się. Niestety, kurde. Szkoda troszkę. Teraz już no, niestety właśnie Everton na skrzydle nie da sobie zabrać tej piłki. No właśnie, będą teraz tak grać, że oni jeszcze będą mieli ostatnią okazję. Chodź jeszcze teraz. No nie zdążymy już wyprowadzić właśnie piłki. Nieraz widziałem, żeby na przykład było, jak była minuta doliczona, to jednak dwa razy było, ale tu niestety tym razem nie było. Koniec spotkania 1 do 1. Szkoda jednak, bo mieliśmy w pierwszej połowie tą sytuację, gdzie tam powinna być bramka, powinniśmy mieć asystę. Dlatego troszkę to boli, że jednak powinniśmy, myślę, wywieźć 3 punkty. Ale nic, przynajmniej lepszy jeden punkt niż nic oczywiście, bo mogliśmy też przegrać to spotkanie. Teraz nie wiem, czy nie spotkanie w Lidze Mistrzów. Tak, to jest bardzo, bardzo naprawdę ważne spotkanie. Mecz z Besiktasem. Obecnie jesteśmy na. No właśnie, to jest naprawdę mecz. Kto zdobędzie tutaj. Ajax już nie może mieć punkta. Znaczy, nie może awansować. Nawet jeśli wygrałem, no to ktoś tu musi zdobyć punkty, więc. Po prostu musimy wygrać. Bo remis nie daje nam, bo już jesteśmy za nimi, więc remis nic nam nie daje. Gonçalves, tak. Cały czas mówiłem Gonçalves, a to jest Gonçalves. Dobra, przynajmniej będę pamiętał. Gonçalves. Trudno mi będzie teraz to zapamiętać, że to nie jest Gonçalves, tylko właśnie Gonçalves. Ale może zapamiętam. No będzie naprawdę ciężkie bardzo spotkanie. I przenosimy się. Gonçalves. Będę pamiętał. Dobra, gram u siebie bardzo spotkanie. Czy na wyjeździe? U siebie gram, więc dodatkowa motywacja, żeby przed własną publicznością zapewnić sobie awans. Naprawdę byłoby bardzo, bardzo fajnie. Ale czy będzie to nam dane, to zobaczymy. Beşiktaş Hutchinson. Oni z nami wygrali 3 do 1 w pierwszym meczu. Mam teraz piłkę. A i błąd przy wyprowadzeniu i możemy się nadzieć na kontratak, znaczy na kontratak, na drugą szansę dla Beşiktaşu. Dobra wymiana podania wstecznej, to ostatnie pytanie nie wyszło. Niestety tutaj Gonçalves nie wygrywa. No od początku jak na razie dobrze dość wygląda Beşiktaş. Niestety. Szybko teraz może kontrata, jeszcze Gonçalves. Gonçalves musi pędzić. Nie wiem, czy to było potrzebne. Właśnie, nie wiem, czy to było potrzebne naprawdę. I pierwsza taka naprawdę dość fajna sytuacja, niestety kończy się bez bramki. A jeszcze nie udało się jeszcze wrócić z tą piłką. Ja nie mogę też dużo jakby biegać, bo już jestem od samego początku troszkę nie w pełni zdrowia, jeśli chodzi o kondycję. Przejdzie to podanie, przeszło i nie było na spalonym. Teixeira. Kolejne przejęcie.
Nie udało się jeszcze tutaj piłki z powrotem przejąć. Pjanić. Lijajić. Dobre podanie do Pjanicia, ale dobrze tam przejął chyba Fedal. Ruben Vinagre. Podaję od Bragancze do nas. No nie wyszło, to miało to być podanie do Vinagre, a poszło to za słabo. Za słabe podanie i wyszło jakbym podawał do kogoś innego. Do, nie wiem kto tam w sumie był, chyba do Nuno Santosa, a nie chciałem do niego. Pół godziny gry za nami. Jak na razie takie spotkanie dość nie za ciekawe. Trudno jest jakąkolwiek praktyczną sytuację zrobić. Strzał, aj, nie ma bramki, a to mogłem postawić jednak na, może na siłę. Bo to może była ta sytuacja. Gonzalez niestety możliwy uraz jakiś. Oj, teraz żebyśmy się nie nadziali, czas na kontratak. Dobrze, teraz tutaj zablokowałem, więc aut nie dla Benfiki, tylko dla Beşiktaş'u. Ale najważniejsze, że już ta akcja już nie ma tej dynamiki, oczywiście. Powoli pierwsza połowa gdzieś kończyć, ale przeważnie zawsze te wszystkie mecze w naszym udziale w drugiej połowie jest dużo ciekawiej. Świetne podanie do tej Szejry, niestety. A Dani nie powinien mieć problemu właśnie z wyłapaniem tej piłki. Jeszcze się uda. No, udało się, ale po prostu to już nie tak jak chciał, oczywiście. Bragancza. A, i szkarz zaczynam sędzia, jakby podał do Nuno Santosa na skrzydło. Koniec pierwszej połowy. 0 do 0. Tak, mecz już z Benficą, oczywiście. Tutaj liczę na jedną akcję, przynajmniej jedną akcję. Bo dosłownie potrzebujemy jedną właśnie akcję, żeby trafić i potem nawet możemy busa zrobić. Bragança, Palinha. Bragança. A, myślałem, że będzie szedł w górę. Pjanić. Jeśli strzelą, jeśli Beşiktaş strzelą, to myślę, że nie będzie mieć zbytnio szans, żeby już wrócić, bo to jest takie spotkanie, że możliwe, że właśnie tylko jedna będzie bramka w tym, będzie decydowała o tym wyniku tego spotkania. Ruben Vinagre, Bragança. Boj, Bragança, nie w takim momencie. Dobrze, wycofaj to do tyłu. Teixeira, przejęcie piłki, choć tu jeszcze tracimy znowu, ale jeszcze przejęcie i ostatecznie aut dla Besiktasu. Przejęcie, nie, dalej piłkę ma Besiktas. Strzał i na szczęście nad bramką, bo to mogła być właśnie ta bramka, o której mówiłem, czyli jedna bramka w tym samym spotkaniu. Niestety nie udało się tutaj wygrać tej główki. Montero. Przejęcie piłki będzie? Nie, niestety nie ma. Oj, może to być za to groźne. No to Adani nas jeszcze raz trzyma w tym spotkaniu. I dalej utrzymujesz mu po prostu nadzieję, że jeszcze awansujemy. Wygrywamy nie pojedynek, może główkowa po prostu. To było naprawdę bardzo ważne. I jeszcze nie udało się podać w ostatniej chwili. Musiał tam zablokować. No to było to podanie.
które mogły otworzyć szansę na bramkę. Oj, jeszcze po... spokojnie tak właśnie. Tylko musimy wracać. A i nasz zawodnik jest naprawdę już troszkę może no, nie ociężały, no bo gruby nie jest, ale taki po prostu spowolniony, no bo już on właśnie od początku tego spotkania nie był w pełni, nie miał pełną kondycję, a właśnie no teraz w takich minutach, no to tym bardziej już jakby nie ma tej kondycji. Mamy teraz piłkę, zabieramy się z nią. Podaję do Braganczy. Gonzalves. Bragancza. Strzała, ale broni niestety Wida. Nie, to nie Wida, to jest przecież obrońca i bramkarz Beşiktaş niestety broni. Jeszcze się utrzymałem przy piłce. I teraz chyba nie, jeszcze spalony? Spalony tam był. Niestety już czasu naprawdę bardzo, bardzo mało. Kła też. A, i to podanie miało być do Bragancza. Nie tak to miało wyglądać. Rozier na prawej obronie. Dobrze da się jeszcze, że zagonił, ale no to trzeba naprawdę atakować. A czasu jest naprawdę, naprawdę już możliwe, że na jedną akcję. Poprosiłem o to podanie tylko dlatego, że po prostu widziałem, że oni nie kwapią się do ataku. 2 minuty jeszcze. No nie, no te akcje kompletnie po prostu nie wychodzą pod koniec. I to jest koniec. Odpadniemy, niestety odpadniemy. Koniec spotkania 0-0, które właśnie, no niestety chyba oznacza, że odpadamy. Będziemy oczywiście w Lidze Europy. Ale niestety, co nam z tego? Szkoda mega, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo mi szkoda tego, że nie udało mi się awansować. Bo była na to na pewno szansa. No, niestety czegoś zabrakło. Jakoś ta Besiktas był za trudnym rywalem dla nas w tej grupie. Borussia jeszcze wygra z Ajaxem. Mamy 10 oczywiście już poziom, ale szkoda, że w taki sposób po prostu niestety odpadamy. 6 punktów chyba rozwoju mamy, tak mi się wydaje. Temp. O, widzę, że, a może byśmy tak poszli kompletnie w tempo, po 3 jeszcze punkty. I mamy tempo całe zrobione. W podaniach, celność główek, wykończenie volley, to jest dość ważne dla mnie. I strzał z daleka. Dobra, mamy wszystko zrobione. Ocena ogólna 73 obecnie. I ostatni mecz na dzisiaj to będzie spotkanie z Boavistą chyba. Chyba to jest Boavista. Tak, to jest 7. Boavista. No i zaczynamy to spotkanie może na pocieszenie, choć nasz zawodnik dalej niestety jest cały czas zmęczony, co mi się niezbyt podoba. Mógłby tak z jeden mecz zacząć oczywiście na ławce, no bo wiadomo, że w tym już w tej FIFA można tak, więc mógłby właśnie tak z jeden mecz na ławce zacząć. Nic naprawdę by mi nie zaszkodziło, ale nic, gramy i zaczynamy to spotkanie. Trochę strojami nie będziemy się mega odróżniać, co mi się niezbyt podoba, ale jakoś myślę, że się odróżnimy, jakoś się odnajdę. Boavista na skrzydle Zauer, Musa.
Wszędzie da z piłki. Teraz piłka w obronie jest. Oj, to wypuszczenie koła też, no przecenił trzeba chyba umiejętności. Niestety w taki głupi sposób straciliśmy piłkę i oby nie bramkę. Ilori Vukotić. Gore. Jeszcze, no dobrze, Adań tam szybki, naprawdę bardzo dobry refleks. Jeszcze spróbujemy. Mamy piłkę? Nie, nie będziemy mieli niestety piłki. Teraz przejęcie. Choć w ataku z tego, co dobrze rozpoznaję, to nie ma nikogo od nas. Za mocne, kurde, za mocne. Ja ostatecznie to podałem niestety. Musa w ataku. Porozom, Vukotić. I teraz przejęcie. A i za mocne podanie. Nie wiem, czy bo naprawdę ja dosłownie klikłem mu po to podanie. Szkoda, bo naprawdę to są takie fajne kontrataki i w głupi sposób psute, bo mam dosłownie naprawdę tylko kliknięcie półsekundowe robię i tyle. Teraz przejęcie kolejne. Oj, za późno chyba troszeczkę. Tak, kurde. O, dosłownie pół sekundy wcześniej bym podawał. Może teraz ja bym dostał to podanie, strzał, ale się świetnie złożył. Poprosiłem podanie, bo myślałem, że będzie już za ostry kąt, ale trafia zadacznie Nuno Santos. I wychodzi na prowadzenie. Dobrze. 29 minuta. Bo tu jednak komplet punktu musi być. Bo jednak tylko według mnie dozwolone stracić punktu powinno być dla nas dozwolone stracić tylko punkt z Porto, Bragą czy Benficą. Ewentualnie z Wiktorem Guimarães na wyjeździe. Przejęcie piłki. Niestety nie byłem za tym obrońcą schowany. Próbowałem się przedziałać, bo właśnie widziałem co tam się szykuje i co może być jaka akcja, no niestety nie dałem rady tam się przedrzeć na czas. Palinia. Strzał z pierwszej piłki, jest gol pierwszy w odcinku. Tym super, super naprawdę. Że też trafiamy, no bo dwa mecze nie strzeliliśmy nic, ale teraz jest bramka i wychodzimy na dwubramkowe już prowadzenie. Spotkanie wygląda dużo, dużo inaczej naprawdę niż te dwa pozostałe, no ale też wiadomo, że klasa rywala jest inna. To jednak już jest Boławicza, która zwykle właśnie jest, nie jest jakąś świetną drużyną. Palinia. Bławisz dobrze piłce. Będziemy kończyć tą pierwszą połowę. Tak, koniec pierwszej połowy. 2-0 prowadzimy, więc naprawdę bardzo spokojnie. Myślę, że w drugiej połowie nic też nam złego się nie stanie, bo Bławisz ta chyba jeden tylko strzał mieli taki groźny. I zaczynamy drugą połowę. Bragancza. Palinia. Ruben Vinagre. A i chce zdrać piłkę.
Oj, nawet nie zauważyłem, że przejęliśmy piłkę. Strzał i jeszcze... Nie, nie będzie dobitki. Zapominam właśnie, że te kolory są dość podobne. Musa w ataku przy piłce. I teraz kompletnie niecelny strzał od bramki Adani. Cabral wchodzi też w Santosa. No nie wiem, czy go widziałem dzisiaj właśnie. Czy poprzedni mecz też wchodził, czy nie? Bo jakoś naprawdę go nie kojarzę, żebym go widział w tym meczu. Znaczy w tych poprzednich dwóch meczach. Za mocne popadanie, tak, za mocne podanie do Musy. My sobie też już naprawdę zmęczeni, więc w sumie też naprawdę nie byłoby źle, abyśmy siadli na ławce, ale trener chyba jak na razie o tym nie myśli zbytnio. Tak, przynajmniej troszeczkę ten natłok się na chwilę zmniejszy, bo już Liga Mistrzów nie będzie, Liga Mistrzów będzie mieli spokój. Dopiero Liga Europy gdzieś w lutym, a pod koniec lutego. Jeszcze mam piłkę. Strzał. Aj, niestety nie ma bramki. Szkoda. 70 minuta będzie rzut rożny. Nie, przejmiemy piłkę, tak. Jeszcze oddanie. Cabral chyba będzie strzelał. Podanie i to musiała być bramka. Palinia 3 do 0. No już myślę, że egzekucja. No już naprawdę teraz to nawet nie mogę myśleć o remisie. Santos. Mam trochę wolnego miejsca i jeszcze się przedzieramy. Strzał ze słabszej banogi. Jest 4 do 0. Druga nasza bramka w tym spotkaniu. 81 minuta, no już naprawdę dewastacja rywala i bardzo dobrze, można by tak powiedzieć, że się wyżyliśmy w końcu po tych dwóch meczach niezbyt udanych dla nas. Mam jeszcze piłkę tutaj, podaję do Gonzalves. Niestety do tyłu. Musa teraz przy piłce. Jedna z ostatnich akcji w tym spotkaniu. Bragančan na skrzydło. I koniec tego spotkania. 4-0 wygrywamy. Bardzo, naprawdę bardzo łatwo wygraliśmy to spotkanie bez żadnych problemów i mamy kolejne 3 punkty oczywiście w lidze. Ocena 10-0, więc też ocena perfekcyjna i zobaczymy w sumie z kim będą następne spotkania. Teraz możemy sobie zrobić trening. Jak na razie mamy trzecie miejsce, tak. Choć Porto jeszcze ma mecz
Gil Vicente będzie naszym rywalem kolejnym, ale to będzie oczywiście rywal ligowy. I to też oczywiście będzie w następnym odcinku. A my kończymy teraz dzisiejszy odcinek. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!